Cześć, witam Was na megadyskont.pl. Zobaczycie dzisiaj trzy znane Wam uczennice Monster High, a będzie to Draculaura, Claudine Wolf i Frankenstein. Mamy tutaj trzy straszyciółki, które bardzo dobrze znacie z serialu Monster High. Oczywiście chyba najbardziej znaną postacią jest Draculaura, czyli córka samego Drakuli. Ma ona długie czarne włosy z różowymi pasemkami, bardzo ładny różowy makijaż, oczywiście z serduszkiem, który jest jej znakiem rozpoznawczym, a także widoczne kły na jej różowych ustach. Draculaura ubrała dzisiaj sukienkę, która jest w większości różowa. Mamy tutaj, zobaczcie, takie malutkie czarne kokardki i maluteńkie białe serduszka. U góry znajdziemy żabot. Żabot możemy sobie zdjąć, ale moim zdaniem dodaje uroku tej sukience. I białe rękawki, biały dekolt oraz żółty pasek. Do paska pasuje jej perłowa, żółta bransoletka. A buty Draculaury to botki takie do kostki na wysokim obcasie. Wszystkim dziewczynom z tej serii zginają się nogi w kolanach, ale niestety nie zginają im się ręce. Posadzimy teraz Draculaurę i zajmiemy się Claudine. Claudine oczywiście znana jest ze swojego zamiłowania do mody. W przyszłości chciałaby zostać projektantką, a jest córką wilkołaka. Nosi ona długie brązowe włosy z fioletowymi pasemkami, a z włosów wystają jej wilcze uszy, z których jedno przebite jest złotym kolczykiem. Ulubionym kolorem Claudine jest fiolet, co możemy zauważyć na jej ubraniach, ale także na jej makijażu. Mamy tutaj bardzo mocny, wyrazisty, fioletowy makijaż, który podkreśla jej złote, wilcze oczy oraz, tak jak w przypadku Draculaury, nasza Claudine również ma malutkie kiełki, które wystają jej na czerwoną, ciemnoczerwoną, taką burgundową szminkę. Claudine zawsze ubrana jest bardzo modnie, ponieważ sama projektuje swoje ciuchy, a także ciuchy straszyciółek w Monster High. No i tym razem ubrała ona sukienkę na jednoramię, która jest w kolorze fioletowo-różowym i gdzieniegdzie mamy złote sprzączki. Aby przełamać ten fiolet, Claudine założyła bardzo jaskrawy, zielony pasek, który możecie zdjąć, bo jest on odpinany. A do tego paska mamy oczywiście, jak zawsze, niesamowite, bardzo długie kozaki. Mają one taki obcas, jaki zapoczątkowała modę na nie Lady Gaga. Także mamy tutaj fajne nawiązanie do rzeczywistego świata. No i zobaczcie, są one bardzo jaskrawe i mamy tutaj mnóstwo zamków. I niektóre z nich są otwarte, takie na przykład tutaj ten, czy tutaj jeden przy palcach, żeby odkryć trochę ciała Claudine. Ostatnią straszyciółką z tej serii jest Frankenstein. Muszę przyznać, że jest to jedna z moich ulubionych postaci z Monster High. Jest ona córką oczywiście Frankensteina, co podkreśla na każdym kroku. Jej włosy są proste, długie i białe, z czarnymi pasemkami i niebieską grzywką. Jej oczy mają różne kolory, jedno z nich jest niebieskie, a drugie zielone, ale makijaż jest jednolity, taki szaro-fioletowy. Frankie nosi czerwoną szminkę, ciemnoczerwoną, a jej kolor skóry to jasnozielony. Gdzieniegdzie również możemy zobaczyć nity elektryczne, tak jak na jej rękach, czy też właśnie na jej szyi, co od razu daje nam wskazówkę, że jest ona córką Frankensteina. Frankie uwielbia czerwone dodatki i podkreśla to również jej strój. Mamy tutaj czerwony krawat zawieszony na łańcuchu, czerwoną bransoletkę, a także czerwone wysokie szpilki, które nosi na co dzień. Do tych dodatków Frankie wybrała dzisiaj bardzo fajną rokową sukienkę. U góry jest ona siateczkowa, pod spodem mamy czarny top,
a pod srebrnym paskiem rozkloszowuje się ona w taką spódnicę w niebiesko-czarne rąby, oczywiście z czerwoną nitką. Oczywiście bardzo dobrze znacie straszyciółki, które Wam dzisiaj pokazałam. Jest to seria bardzo podobna do serii Basic, czyli takich podstawowych lalek, które nie mają za dużo akcesoriów, ale które na pewno warto mieć je w swojej kolekcji. A jeśli chcielibyście obejrzeć więcej recenzji właśnie lalek z Monster High, wejdźcie na nasz kanał megadyskont.pl.